to jest mój pierwszy wywiad, kiedy w ogóle ktoś wszedł w szczegóły. Yy, my potrzebujemy bardzo rozmów, gdzie wchodzimy w szczegóły i zaczynamy rozmawiać o konkretach. Czy nie boicie się, że wpadniecie w coś, co można nazwać pewną pułapką socjalną? Spec ustawy spowodowały zrównanie z Polakami wszystkich Mieszkańców, nie mieszkańców, obywateli innego państwa, tylko na podstawie posiadania obcego paszportu. Wcześniej mieliśmy taki system, że trzeba było tu przyjechać, być zaakceptowanym, uzyskać legalny pobyt, i tak dalej. I wtedy, po uzyskaniu tych wszystkich rzeczy, wchodziło się w polski system socjalny. Musiała być dla tego pobytu jakaś przyczyna, na przykład praca. Chodzi o to, żeby nowo wchodzące na rynek nieruchomości miały niższe koszty budowy. Nam zależy PL merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach agencja marketingowa efektownia, wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy ten świat jest nasz, a dzisiaj naszym gościem, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Dzień dobry. Dzień dobry Wojtko, dzień dobry państwu. To w ramach ogłoszeń, przypominam standardowo, jeszcze tylko o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem kciukach w górę, komentarzach, pytaniach no i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi biznesowymi i gospodarczymi książkami dla najmłodszych. Dodam tylko, że mamy już drugi nakład, bo ostatnio trzeba było trochę na to poczekać. Jakieś jest szalone tempo, jeśli chodzi o sprzedaż tych książek. Mam naprawdę poważną zagwostkę, ile tego wydrukować na okres przedświąteczny, także nie trzeba czekać do grudnia. Można kupować już teraz. Książki schodzą jak świeże bułeczki, i nakład kolejny już drugi czeka na Was w sklepie od ręki. My oczywiście dzisiaj w naszej rozmowie skupimy się na tematach ekonomicznych i gospodarczych, bo to to interesuje najbardziej naszych widzów, ale najpierw. Tak, na marginesie prosiłbym krótko i konkretnie, jak tam było na tej słynnej debacie w TVP, która odbyła się przedwczoraj. No, myślę, że większość z nas to ludzie zainteresowani życiem publicznym, więc pewnie każdy widział albo przynajmniej słyszał, jak było. Ja miałem identyczne wrażenie jak komentatorzy, stojąc obok przemawiających, to znaczy, że Morawiecki i Tusk są obsesyjnie, wręcz skoncentrowani na sobie. Zupełnie niepoważnie traktują pytania, które notabene były ustawione wyraźnie podpis. Jednocześnie tej wystawionej piłeczki pan premier nie, nie podchwytywał, tylko bardziej próbował szukać okazji do kolejnych złotych. Złośliwości wobec Tuska. Moim zdaniem miał wyuczone kwestie na pamięć. Na przykład w pierwszej rundzie było wyraźnie widać, że mówił, że wszyscy na jednego i że afera wizowa tam później mówił wcale nie taka, ten, a ten nikt go nie zdążył zaatakować jeszcze za aferę wizową i wcale wszyscy go nie atakowali. Więc wydaje mi się, że tam była wykonana praca polegająca na wkuwaniu na pamięć bon motów wymyślonych przez sztabowców. To nie było spontaniczności. I jak dla mnie, to i Morawiecki i Tusk wypadli jak kiepskiej jakości a aktorzy, amatorzy. Natomiast pozostali starali się wykonać dobrze swoją robotę. I jakby każdy z nas ma inne poglądy: Szymon Hołownia, Jana Szering, Wielgus. Pan z bezpartyjnych samorządowców, Pan Maj, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. No i ja, każdy prezentował po prostu poglądy swojego komitetu wyborczego. Wydaje mi się, że ten balans pomiędzy retoryką a merytoryką był u nas przechylony, przynajmniej u mnie był mocno w kierunku merytoryki, no zresztą jesteśmy merytoryczną opozycją. I wydaje mi się też, że ze wszystkich kandydatów, którzy wystąpili w debacie, już pomijając te wszystkie y, oceny wizerunkowe, jak to wypadł, jak to mówił, to jeżeli chodzi o treść, to udało mi się poruszyć najwięcej tematów, z czego jestem dumny, bo to pokazuje bogactwo programowe Konfederacji i największy miałem odsetek takich też tematów gospodarczych, gdzie zahaczyłem o konkretne branże, o konkretne dane. To jest jednak gimnastyka, żeby w minutowej rundzie zdążyć powiedzieć jakieś konkrety i żeby to miało jeszcze jakąś retoryczną formę. I tam się dwa razy zderzaliśmy z tym gongiem. Był pierwszy gong, który zdekoncentrował chyba Tuska w pierwszej rundzie, który brzmiał jak gong końcowy, a to było ostrzeżenie, że jeszcze 10 sekund. No i taki drażniący, nieprzyjemny. Sygnał, i później był ten drugi gonk, gdzie ucinali. Tak, swoją drogą, to, no bo telewizja publiczna ma obowiązek zorganizować debatę. Ja sprawdziłem w słowniku języka polskiego, i tam zdaje się, jako rozwinięcie i wyjaśnienie tego słowa jest dyskusja. No to hmm. takie minutowe przemówienia to chyba do końca nie jest dyskusja. Ktoś powinien się według mnie tym zająć, ale to zostawiamy. Ustawowy obowiązek spełniony, natomiast widać, że ja już to dostrzegłem w poprzednich kampaniach wyborczych, że oni debaty robią w ten sposób, żeby zminimalizować jej wpływ na wynik wyborów, to znaczy odsuwają ją, żeby ona nie była przed samymi wyborami, tylko gdyby coś poszło nie tak, żeby był jeszcze ten tydzień na naprawianie wrażenia. I oczywiście minimalizują interakcję do zera. Jedyna interakcja, jaka była możliwa, to że w ramach swojego czasu, część tego czasu poświęcimy, żeby tam odnieść się do kogoś, kto coś powiedział, no wiadomo, że powinno być to prawo, żeby przerwać, ono może być w sekundach liczone, ile kto ma czasu, czy ile kto ma tych możliwości przerwania, innemu ripostowania, natomiast dobra debata, no esencją dobrej debaty jest ripostowanie. No właśnie, tego zabrakło, ale to tak jak mówię, zostawiamy, no to idziemy do tego biznesu, do tej gospodarki, ekonomii, prosiłbym jak najbardziej konkretnie. Skoro taki mocny nacisk kładziecie właśnie na wolny rynek, na kwestie gospodarcze itd., itd. No to co macie dla wyborców, co macie dla Polaków, jeśli chodzi o program na najbliższe lata? Umiar zdrowy rozsądek, odpowiedzialność, bojowe nastawienie do obroni, obrony wolności gospodarczej, swobód obywatelskich, suwerenności państwa polskiego, więc naszej wolności zbiorowej jako narodu? realizującego swoje interesy też poprzez niepodległe państwo polskie konfederacja z konfederacją wolność i niepodległość um, podejście sprzyjające rozsądnej deregulacji to znaczy uchylaniu y, norm zbędnych i szkodliwych upraszczaniu prawa tam gdzie tylko y, ma to uzasadnienie y, w logice życia społecznego i gospodarczego w logice budowania systemu prawnego dobrym przykładem Aczkolwiek jednym z tysiąca możliwych jest prawo do posiadania broni. Nie ma żadnego uzasadnienia, że mamy w tej chwili cały zbiór różnych pozwoleń, z których y, każde rodzi inne konsekwencje. A przecież y, strzelcy, y, którzy używają broni do samobrony, y, broni na strzelnicy do treningu sportowego, y, czy y, y, broni do polowania, to mogą być dokładnie te same osoby. Y, y, I utrzymywanie tylu różnych y, pozwoleń jest kompletnie bez sensu. I tak jest bardzo w bardzo wielu sprawach. A więc rozsądna deregulacja, odpowiedzialność za finanse publiczne, czyli powstrzymanie inflacji, powstrzymanie ekspansji wydatków budżetowych, racjonalizowanie wydatkowania pieniędzy w sektorze publicznym poprzez upadmiatawianie obywateli, systemy bonowe elementy, wprowadzenia elementów konkurencyjnych tam, gdzie nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego, że istnieją te różne programy publiczne, które zżerają połowę dochodu narodowego blisko, to przynajmniej wydawanie obywatelom wpływ na to, jak są wydawane. Pieniądze, no i oczywiście sprzyjanie przedsiębiorczości. Y partie polityczne wraz z eurokratami inne przedsiębiorczość w Polakach próbują zabić, a my chcemy tą przedsiębiorczość w Polakach y y rozwijać. Dostaliśmy ogół, no to teraz może wejdziemy w szczegóły. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy w Waszym programie, może trochę dlatego, że ja ten temat często poruszam na łamach kanału Nam Zależy, średnio tak co 3-4 miesiące. Mamy materiał na temat cen nieruchomości w Polsce, to znaczy, mm -hmm. czy one będą rosnąć, spadać i tak dalej. No i wychwalicie się, że one mogą rzekomo yy, być niższe o 30%. Nie mogę nie zadać takiego pytania, jakim cudem. Yy, nieruchomości, które yy, uspokajają tych, którzy inwestują w nieruchomości. Jeżeli Konfederacja będzie rządzić, to te nieruchomości, które już są na rynku, one nie stracą swojej wartości, choćbyśmy zrealizowali cały program Konfederacji, rządzili niepodzielnie Polską przez dekadę, to, to, to nie sądzę, żeby te, znaczy jest to niemożliwe. E, mamy pewne reguły rynku nieruchomościowego. Natomiast w naszym haśle chodzi o to, żeby nowo wchodzące na rynek nieruchomości miały niższe koszty budowy. I suma wszystkich kosztów, które były szacowane czy to przez stowarzyszenia inżynierów, czy przez ekonomistów, e, które są sztucznie stworzone różnymi regulacjami, to jest szacunek. Można się z nim zgadzać. Można nie zgadzać, nikt nie przedstawił na razie innego wyliczenia. Ona jest w naszym programie opisana jako suma do 30%, czyli że 30% w tej chwili wynika z nowych regulacji unijnych, krajowych, inżynieryjnych, związanych z rynkiem pracy, związanych z przedłużaniem procesu inwestycyjnego, związanych z brakiem uwolnienia gruntów, z kosztami przekształceń gruntów i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko sumuje. Oczywiście prawdopodobieństwo, że zrealizujemy 100% naszego programu nie jest duże, więc w praktyce to. Co możemy zrobić, to obniżyć te koszty, jakąś część z tego, proporcjonalną do liczby złych regulacji, które udałoby nam się odkręcić. Jesteśmy związani prawem unijnym, więc oczywiście każdy ma prawo do sceptycyzmu. Ja sam mam w sobie część tego sceptycyzmu, że, że oczywiście, jeżeli zderzymy się z Unią we wszystkich kwestiach, które od nas wymaga, no to mamy do wyboru albo płacić kary za nierealizowanie prawa unijnego, albo. Yy, albo zostać tak, zostawić tak, jak jest, i ponosić tego koszty. To jest wybór, przed którym stoimy jako społeczeństwo. Trzeba o tym uczciwie mówić. Yy, no i yy, myślę, że to, co jest bardzo realistycznym celem, to żeby ceny nowo budowanych nieruchomości nieustannie nie rosły. Nieustannie nie rosły, bo to też jest czas, jakby proces rozłożony w czasie. Yy, Wychamowanie wzrostu cen i obniżka, obniżka cen. Bardzo realistyczne, moim zdaniem, cel to jest wyhamowanie wzrostu cen nowodostarczonych na rynek nieruchomości. Obniżka nowo dostarczonych nieruchomości poniżej próg wzrostu wynikający z inflacji, to byłaby realizacja naszego programu w sensie ścisłym. I teraz to możemy skalować, prawda? O ile ta obniżka może No to skalić. to już trochę inaczej brzmi niż to hasłowe 30% tańsze nieruchomości, Ale bo, się tutaj, w... bo tutaj tak. jednak mamy, że jednak do 30%... Jak to się wczyta w nasz program, to to jest wyjaśnione. Tam jest tabela, wziąłem program ze sobą i tu jest tabela, tu są podane te wszystkie procenty,

Mamy wyjaśnienie, gdzie są problemy. No, przede wszystkim, to jeszcze muszę nadmienić, my jesteśmy przeciwni programom <laughs> wspierającym, to znaczy podnoszącym ceny, czyli te programy, które nie, nie, nie pomagają dostarczyć tenszy produkt na rynek, tylko które dopłacają do popytu. Programy stymulujące popyt przy tej samej podaży w oczywisty sposób muszą doprowadzić do wzrostu cen i doprowadziły. Właśnie mamy kredyt 2%, który w niektórych miastach. No, mam znajomego, który buduje mieszkanie w jednym z miast wojewódzkich, jest takim małym deweloperem. No on powiedział, że to jest absolutnie program Developer Plus, że tak jak oni mieli w tej chwili problem z upłynieniem swoich mieszkań, tak z miejscami ceny skoczyły 10%, wszystko schodzi na pniu, są po prostu zarobieni, szczęśliwi. Nie było lepszego rządu dla deweloperów niż rząd PiSu. Ja nie wiem, czy oni w rządzie już sobie zdają sprawę z tego, co zrobili, natomiast ci, którzy mają wziąć kredyty i je spłacać, jak patrzą na wzrost cen, tak skokowy, to płaczą. Ci, którzy te mieszkania budują i mieli niesprzedane co wygra wygrali los na loterii. Tak, myślę, że akurat na naszym kanale wszyscy dobrze zdajemy sobie z, z tego sprawę, bo tak jak powiedziałem, to jest u nas... Na stronie 97 zaczyna się tabela z obniżką kosztów budowy domów i mieszkań. Jest tabela proponowane zmiany i wpływ na obniżenie kosztów, wyceniony w procentach. Ja nie będę ukrywał, to jest szacunkowe, natomiast jeżeli chodzi o przedstawienie tutaj kosztów, ja konsultowałem również z firmami, które projektują domy i które robią wykonawstwo, czy podane przez nas ceny odpowiadają obecnym, rynkowym cenom. No i jeżeli chodzi o ten stan obecny, to podajemy tutaj, powiedziałbym, liczby pokrywające się z tym, co wedle wiedzy tych osób, z którymi się konsultowałem, dzieje się na rynku. Także sam, sam rozmawiałem z osobami redukującymi program, żebyśmy tutaj nie wpisali jakichś rzeczy oderwanych od rzeczywistości. Natomiast zdaję sobie sprawę, że oczywiście Uff, doprowadzenie do aż 30% spadku cen nowo dostarczanych na, ry na rynek. no Dla mnie to jest marzenie. Dla mnie to jest marzenie, do którego warto zmierzać. O, 10% to byłoby coś, a to 30% no to tak trochę właśnie brzmi jak hasło. Ale wyborcze. trzeba mieć prawdziwe marzenia, żeby, że tak powiem, no, gdybyśmy napisali obniżka kosztów nowych mieszkań o 3%, to prawda, myślę, że byłoby to mało inspirujące. Stawiamy sobie odważne cele i będziemy walczyć o ich realizację. Można powiedzieć odważne cele. Ktoś inny powiedziałby, że to delikatny Populizm, no, semantyka. wywołaliśmy senantyka. jakąś dyskusję. Na przykład jeden z ekspertów do spraw rynku nieruchomości zadzwonił do mnie, żeby skomentować nasz program. Sam, sam, sam ten fakt już jest ciekawy, prawda, że ktoś dzwoni skomentować program, wie, że mamy jakiś program w tej dziedzinie, dyskutuje, czy to ma sens, czy nie, dzieli się swoimi radami, i on powiedział, że realistycznie jego zdaniem jesteśmy w stanie wyhamować wzrost cen tymi działaniami i nie uważał tych działań, które proponujemy za szkodliwe, to powiedzmy, tak, uważał, że efekty będą skromniejsze, natomiast za sam kierunek bardzo słuszny, to też jest ważne. Inne partie yy, podejmują działania szkodliwe, opakowują to w fajnie brzmiące hasła, my chcemy opakować w fajnie brzmiące hasła działania, które są zasadniczo słuszne. Tyle nieruchomości, kolejna, znacznie bardziej chyba kontrowersyjna kwestia, bo tak ładnych kilka tygodni temu to właściwie codziennie było wałkowane w mediach, yy, więc wyjaśnijmy to możliwie najkonkretniej o co chodzi z Bonem Zdrowotnym. Jak to ma działać w praktyce? Ach, to jest dobry pomysł i komunikacyjnie niestety źle sprzedany. Wszystko zaczęło się od, te, od nieszczęsnego wywiadu, w ogóle na inny temat, w którym Konrad Berkowicz był w, w Polsacie, zanim zaprezentowaliśmy program. Nikt już tego nie pamięta. Że nieporozumienie komunikacyjne wokół bonu zdrowotnego zaczęło się od wywiadu, który był przed tym, nim my pokazaliśmy program. Ja rozmawiałem z Konradem. On w tamtym momencie, nawet jeszcze nie znał naszego programu, ogólnie wyjaśniał, dlaczego konkurencja rynkowa w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, czy systemy bonowe mogą dać lepsze rezultaty dla pacjentów. Agnieszka Gozdyra tam w programie dodała swoje i tak poszło z górki. Dziennikarze naprawdę mają wielki talent do wzajemnej e, samodezinformacji. W naszym programie słynna kwota 4300 w ogóle nie pada. Rozmawiam z dziennikarzami Sejmowymi, którzy byli święcie przekonani, że w naszym programie. Jest kwota 4300. No zostawmy... czy, czy tam Konrad Barkowicz nie powiedział czegoś takiego, że ta wysokość składki mnożymy razy 12 i tak to dalej? To była strasznie ostra szermierka słowna, w której obie strony powiedziały różne rzeczy i one się sprowadzały do jakichś tam rachunków, ile wydajemy na pacjenta. Jeżeli chodzi o wyliczenia, ja sobie zaktualizowałem je po tym, jak już znamy projekt ustawy budżetowej na rok następny. I um, w przyszłym roku mamy zamiar na zdrowie wydać 190 miliardów. Więc to jest ponad 5 tysięcy złotych na jednego pacjenta. No i oczywiście całe nieporozumienie wynika z tego, że ludzie rozumieją Bon w ten sposób, że dostaną dokładnie taką kwotę, jak wynika z podziału, i nie więcej. No i oczywiście y, zupełnie nie o to nam chodziło. Nam chodzi o zbudowanie systemu konkurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, a poprzez Bon rozumiemy sytuację, że każdy obywatel państwa polskiego ma to ubezpieczenie zdrowotne opłacone. Ma je opłacone, czyli z faktu, że odprowadzamy składki zdrowotne, tak jak mamy obecnie, wynika fakt, że mamy opłacone ubezpieczenie zdrowotne i ono jest opłacone dla każdego obywatela automatycznie. A pieniądze nie trafiają do jednego funduszu pod nazwą NFZ, tylko trafiają do szeregu konkurujących ze sobą funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, tak jest na przykład w Holandii i te fundusze konkurują między sobą o to, żeby do nich trafiało jak najwięcej pieniędzy. Jakością dostarczanych usług zdrowotnych, terminowością, jakością obsługi. Czyli nie mamy systemu jednego zamawiającego, tak jak jest w tej chwili NFZ z oddziałami, tylko mamy system wielu zamawiających, próbujących konkurować ze sobą jakością. Oczywiście poddany nadzorowi, tak jak mamy nadzór na rynku ubezpieczeń, tak samo tu byłby nadzór. To jest w gruncie rzeczy dość podobne do tego systemu, który zaorała w Polsce lewica, czyli systemu kas chorych. Tylko różnica jest taka, że system kas chorych był regionalizowany. A my nie proponujemy regionalizacji. System KAS chorych wynikał z podziału yy, całkowitego państwowego ubezpieczyciela, a my dla większego komfortu naszych wyborców i wyborców wszystkich innych partii proponujemy, żeby NFZ został. Jak ktoś się tam czuje szczęśliwie, dobrze zaopiekowany, to niech sobie tam tkwi, a żeby ci, którzy chcą wyjść, mogli wejść do konkurencyjnych funduszy. Czyli podsumowując to, o co tak bardzo troszczyli się w tych wszystkich wywiadach dziennikarze, czyli na przykład, a co jeżeli ktoś będzie miał nowotwór i zużyje swoje 5 tysięcy złotych, to jest całkowite nieporozumienie. Całkowite nieporozumienie. Oczywiście, jakby jedno z głównych założeń, o którym piszemy tutaj w programie Wprost, oni tego w ogóle nie czytali, jest takie, że te terapie, które są obecnie opłacane, byłyby opłacane nadal. Zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy chcieli zawęzić zakres świadczeń zdrowotnych, które są finansowane ze środków publicznych, to taka reforma oparta na takim pomyśle nigdy nie zyska poparcia demokratycznie. W większości nigdy nie wejdzie w życie. Nas interesuje zrobienie reformy, która wejdzie w życie i uważam, że ta, ten pomysł, który my przedstawiamy, można go dopracować w różnych kierunkach, prawda? Tam jest mnóstwo różnych szczegółów, nad którymi trzeba popracować, przygotowując ustawy. Żeby móc je przygotować, trzeba mieć dostęp do danych z NFZ i Ministerstwa Zdrowia, więc prawdopodobnie, żeby napisać ustawy, tak jak już mówią, pokażcie ustawy, pokażcie jak to będzie działać, to żeby to napisać odpowiedzialnie, trzeba mieć albo rząd, który wpuści nas do Ministerstwa Zdrowia i NFZ i powie swoim dyrektorom, dajcie im wszystkie dane, Niech oni nad tym pracują. Taki rząd dla opozycji to marzenie, ale nie sądzę, że się zdarzy. Albo druga sytuacja, trzeba już rządzić i już rządząc, przygotować tą reformę bardzo szybko. To skoro mowa o tym, co jest demokratycznie akceptowalne bądź nie, no to nie mogę nie zapytać również o system świadczeń socjalnych, przeróżnych. Okiem wolnorynkowca można zapytać, dlaczego wy kładziecie nacisk na to, żeby nie podnosić już tych świadczeń socjalnych, a nie a to, żeby jednak trochę ich zlikwidować. Nie mówię, że wszystkich. Ja rozumiem, że Konfederacja to jest zlepek partii o różnych poglądach, ale żeby jednak trochę tego socjalu było mniej. Konfederacja to nie zlepek, to koalicja. Przepraszam, koalicja. muszę poprawić. Zlepek partii brzmi strasznie jak coś przypadkowego, prawda? E, natomiast my nie jesteśmy przypadkowym e, zlepkiem, my jesteśmy koalicją e, wynikającą e, nie tylko z podobieństw programowych, ale z podobieństw ideowych. Mamy też różnice, to inna sprawa. Ekonomiczne, właśnie. E, ale nie, nie tylko. Mamy też różnice no, w różnych sprawach. tak no, nie, nie wchodźmy w to w tej chwili. Ale chodzi o to, że mamy też wspólną historię działania w sferze społeczno-politycznej. To znaczy, zanim zawiązaliśmy e, e, koalicję, to przez 15 lat spotykaliśmy się na tych samych manifestacjach, na tych samych dyskusjach, na tych samych wydarzeniach. Wejdę w słowo, mamy mało naprawdę czasu, więc. Tylko chciałem tak, to podkreślić. Wiemy. koalicja i tak dalej. Dobrze, ale e, kwestie systemu świadczeń okay. e, Staramy się, być realistami. Nie jesteśmy przeciwni likwidowaniu świadczeń. Wprost proponujemy, na przykład, likwidację 13-14 emerytury, likwidację wszystkich świadczeń socjalnych dla Ukraińców, czy szerzej w ogóle rządy dopisują wszystkich cudzoziemców do wszystkich świadczeń. Można powiedzieć, że różnica między cudzoziemcem a obywatelem w Polsce to już się sprowadza głównie do głosowania. Gdyby dodać jeszcze głosowanie dla cudzoziemców, to nie byłoby po prostu różnicy. Nam się ta sytuacja nie podoba. Uważamy, że Polak w Polsce jest gospodarzem i powinien mieć pewne konkretne przywileje, a kto kto tutaj jest, powinien pomieszkać przez dłuższy czas, popracować, żeby się stopniowo zrównać z nami. Nie mamy, jak się niektórym wydaje, żadnego obowiązku nadawać wszystkich przywilejów społecznych każdemu, kto tu legalnie przyjedzie, i żadne inne państwo na świecie tak nie robi. Tutaj rząd pisuje super kosmopolityczny, mimo że są nazywani niekiedy nacjonalistami w prasie zagranicznej. Wracając, proponujemy likwidację niektórych świadczeń społecznych, natomiast no, jesteśmy w tych propozycjach też chyba, można tak powiedzieć, dosyć ostrożni, bo zdajemy sobie sprawę, że nawet rodziny naszych wyborców na różnych konkretnych świadczeniach pokorzystały. I umiar w tworzeniu nowych programów, podkreślanie tego, że my nie zagłosowaliśmy za rozszerzaniem różnych świadczeń czy tworzeniem kolejnych, jest, y, powiedziałbym, tym, co postrzegamy w tej chwili jako. Yy, yy, Nieniszczące naszej wybieralności. No, nie chcemy być 3% partią liberałów gospodarczych, tylko chcemy być nie wiem, 30% partią koalicją propolską sił prawicowych, które mają różnie rozłożone akcenty. Tak? Więc zdając sobie sprawę, że obecny system świadczeń socjalnych jest przesadnie rozbudowany, że to wszystko idzie w stronę socjaldemokratyczną, my to krytykujemy. Natomiast, no na przykład wczoraj w debacie yy, yy, zapowiedziałem, yy, że, że nie ma na to wszystko pieniędzy i jeżeli, jakby, jeżeli byśmy rządzili, no to wtedy po prostu będzie trzeba usiąść, policzyć i zobaczyć, na co są pieniądze, a co likwidujemy. Natomiast chyba, że mało która partia, która yy, rośnie wyborczo, w trakcie kampanii wyborczej opowiada, co komu zabierze. My mówimy, nic, nic wam nie damy, ale też nie chcemy wam zabrać waszych pieniędzy, prawda? Odwracamy tą logikę tego całego systemu rozdawnictwa. Dobrze. Chętnie dopytam i pociągnę jeszcze ten wątek. Czy nie boicie się, że wpadniecie? W coś, co można nazwać pewną pułapką socjalną. I chętnie to rozwinę, bo ja wiem, że często musicie tłumaczyć się z kontrowersyjnych wypowiedzi prezesa korwin ale myślę, że ma też wiele bardzo celnych wypowiedzi. Jedną z nich jest to, że w systemie demokratycznym no, te, te socjalne, socjalistyczne postulaty są trochę niczym wirus. One się tylko rozszerzają. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, a myślę, że to nie jest wcale nierealny scenariusz, że 800 plus. Zgodnie z założeniami, wejdzie od 1 stycznia i może nawet za pół roku będziemy mieli kolejne wybory parlamentarne. I czy to będzie oznaczało, że wy wtedy pójdziecie z postulatem, że utrzymamy 800, no bo przecież nie cofniemy do 500? Nie sądzę, żebyśmy w tej sprawie zmienili pogląd, bo to byłaby zmiana. A to wtedy poglądu. będzie bardzo kontrowersyjne mówić, no 800 nie zostanie, tylko cofamy na 500. To będzie wtedy bardzo. Yy, że tak powiem. My nie, jesteśmy, my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają problem z tym, że są kontrowersyjni. Gdybyśmy mieli, to byśmy się ze sobą nie dogadali i nie stworzyli konfederacji. To nie w tym problem. Problem istotny jest raczej. Czego będą na nasi wyborcy? Myślę, że trzeba się nad tym zastanowić. Ja nie mam gotowej odpowiedzi na to pytanie. To jest trudne pytanie. Jeżeli chodzi o moje nastawienie, czy w ogóle, bo, bo wiem, że jest taka opinia, że jakby w Konfederacji biegunem, nazwijmy to wolnorynkowym, jest nowa nadzieja, a ruch narodowy, nastawienie bardziej prospołeczne i tak dalej. Moim zdaniem to jest trochę bardziej złożone. W tym sensie, że ja na przykład w środowisku narodowym naprawdę zawsze byłem przekonany do hasłów wolnorynkowych, choć nie byłem nigdy i się nie określałem jako liberał. Do dogmatycznego liberalizmu mam swoje. Zastrzeżenia, natomiast yy, uważam, że gospodarka powinna być yy, oparta na założeniach i zasadach rynkowych. I sektor publiczny powinien być ograniczony. Pytanie, jak bardzo i na jak wiele gotowe jest nasze społeczeństwo? I tutaj nie ma żadnej prostej odpowiedzi. Myślę, że po prostu y, musimy na bieżąco y, wytyczać sobie te pola, na których się będziemy konfrontować y, z przeciwnikami, i także y, z pewnym, powiedzmy, y, sceptycyzmem co do realizacji programu prorynkowego. Ostatecznie nasz cel to jest taki, żeby Polacy żyli w większym dobrobycie dzięki aktywności zawodowej, tak? Więc na przykład konstruując podatek dochodowy, to co mnie interesowało, no to czy Polacy na tym podatku dochodowym, który my proponujemy, będą do przodu względem stanu obecnego. Jak się zrobi bilans, jak się zrobi rachunek, czy zarobią, czy im po prostu zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli zlikwidujemy na przykład świadczenia, ale damy większe ulgi, to żeby te ulgi tym, którzy pracują, rekompensowały utratę świadczeń. To jest takie myślenie, które my chcielibyśmy zaproponować. To wymaga różnego rodzaju obliczeń. Jeżeli się chce, żeby ludzie byli do przodu, to system staje się automatycznie trochę bardziej skomplikowany, bo trzeba jakoś wymyślić. Na przykład jeden z głównych problemów z konstruowaniem ulg w tej chwili jest tak. Że część osób nie zarabiających nie bardzo mają od czego odliczyć, trzeba by rozszerzyć ulgi na składki. Jak się rozszerzy ulgi na składki z podatku tylko dochodowego, to nagle burzy się logikę systemu składkowego i zaczyna się cała zabawa z całym systemem finansów publicznych. No i ja bym chciał, żebyśmy my skonstruowali takie reformy, które wejdą w taką logikę. Natomiast wydaje mi się, że to jest dopiero przed nami. I wszyscy zdajemy sobie z tego, żeby była własne sprawę. I w nowej nadziei, i w ruchu narodowym i w koronie, że to są złożone wyzwania takiej kompleksowej reformy systemu finansów publicznych. Natomiast główne kierunki i założenia, które rysujemy, idą w tą stronę i są moim zdaniem dobre. No bardzo jestem ciekaw, co to będzie w polskiej debacie publicznej, gospodarczej, kiedy 800 plus już będzie funkcjonowało. Kto będzie miał? Odwagę mówić chwili... o cofnięciu się do 500? Już nie mówię o likwidacji. Patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, ja się obawiam, że rację będzie miał Sławek Mencen, który w niektórych wywiadach mówi, że to nie jest taki wielki problem, bo my zaraz z tych świadczeń wyjdziemy przez inflację. Zobaczymy. Kolejna bardzo, ist... ale prawdziwa. bardzo istotna kwestia, związana również ze świadczeniami społecznymi i właśnie tym, że one miałyby dotyczyć tylko Polaków. I tutaj też trochę przydługie pytanie, ale to jest naprawdę bardzo istotna kwestia. No weźmy tych wspomnianych już tutaj zajęci dzisiaj Ukraińców. Ja rozumiem, że niektóre świadczenia, które, yy, które mogą obejmować Ukraińców, jak ta słynna już emerytura po przepracowaniu jednego dnia, tutaj doprecyzujmy to, to chodzi o to, że jeżeli ktoś ma wypracowaną emeryturę na Ukrainie, ma wypracowaną i przepracuje choć jeden dzień w Polsce, to potem ma prawo do wyższej emerytury w Polsce. Zgadza się? Nic nie pomyliłem? Yy... Bo niektórzy to rozumieją, że wystarczy przepracować jeden ja dzień dosłownie. nie znam podstawy. Powiem tak, z, z, za każdym razem, jak się o takich rzeczach dyskutuję, to ja jestem, y, już się wiele razy przekonałem, że zawsze okaże się, że jest jeszcze coś, o czym wcześniej nie wiedziałem. Więc się wypowiem w sposób ostrożny. Nie znam podstawy do twierdzenia, że osoby wchodzące w system przywilejów nadanych przez państwo polskie muszą mieć wypracowaną emeryturę na Ukrainie. Nie wykluczam, że tak jest, ale nie znam tej podstawy. To, co wiem, to że żeby ktoś z ukraińskim paszportem uzyskał prawo do polskiej minimalnej emerytury, musi mieć odprowadzoną chociaż jedną składkę w Polsce, czyli pracować w Polsce chociaż jeden dzień, musi mieć osiągnięty wiek emerytalny polski i musi zadeklarować, że mieszka w Polsce. Te trzy warunki spełnione łącznie, czyli przepracowanie tu jednego dnia, spełnienie polskiego wieku emerytalnego i zadeklarowanie zamieszkiwania tutaj w Polsce. Wówczas jego emerytura w magiczny sposób z minimalnej ukraińskiej, która wynosi Niecałe 300 zł, zwiększa się do polskiej razy tam 4-5 i yy, yy, pol, polski podatnik za to płaci. Tak, i to są kwestie kontrowersyjne. I to wynika z umowy zawartej przez rząd Donalda Trumpa tak, 10 osób... lat temu ponad. Tak, tak. Wiele osób tego nie popiera, wiele osób się z tym nie zgadza, choć oczywiście są osoby, które zwracają uwagę, że często Polacy w innym państwie też mogą nabyć taką Ale numeraturę. nie od razu. Na przykład zdaje się, że w Norwegii lub innym z państw skandynawskich Polacy uzyskują takie prawo dopiero po 10 latach pracy na rynku wewnętrznym. I każde państwo określa, Próg wejścia we własny system emerytalny, często zazdrośnie, strzegąc szczelności swojego systemu ubezpieczeń społecznych, bo to jest rozszczelnienie systemu, skrajne rozszczelnienie. Tak. I... Może, może nie, nie ciągnijmy tego. Tylko zwracam uwagę, bo... że to jest skalowalne. Tak. Tak? To nie jest tak, że my nie lubimy Ukraińców, uważamy, że Ukraińcy nigdy w Polsce nie powinni nic dostać. Chodzi o to, że jak coś dostaje, to wpierw powinien coś wnieść. I tutaj ta proporcja jest w sposób skrajny, zaburzona. Tak, i tak jak powiedziałem, to, to był taki wstęp trochę do, do tego zagadnienia. To są, są tematy kontrowersyjne związane z tym socjalem dla obcokrajowców. Natomiast no, mamy, że tak powiem, Bogu Ducha Winne rodziny ukraińskie w Polsce. I co to znaczy żadnego socjalu dla Ukraińców, jeśli ten socjal będą mieć polskie rodziny? A to będą Ukraińcy, którzy pracują, normalnie chcą tutaj sobie ułożyć życie, po prostu żyć. No i jeżeli polska rodzina będzie dopieszczana tym 500 plus, 800 plus, czy różnymi innymi świadczeniami, a jeśli to jest prawda, ukraińska niczym, no to chyba naturalnie w perspektywie nastu czy kilkudziesięciu lat, no to te ze to zepchnie te ukraińskie rodziny na jakiś margines społeczny. Z, który, jak ro, z którym, jak rozumiem, później prawicowe partie będą bohatersko walczyć, że oni tutaj <noise> jakąś przestępczość tworzą, złe rzeczy się dzieją. No, co, co to znaczy żadnego socjalu dla Ukraińców? Wówczas też przekonalibyśmy się, ile rzeczywiście z tych rodzin ukraińskich tutaj mieszka dla socjalu, a ile mieszka dla pracy i dla rynku pracy atrakcyjnego, który mamy w Polsce. I mamy też takie zjawisko odpływu części imigracji ukraińskiej, która przyjechała do Polski na inne rynki państw europejskich, które mają hojniejsze systemy społeczne. Ja nie ukrywam, że wielu z nas uważa, że do niektórych miast w Polsce jakkolwiek możemy szanować Indywidualnie konkretnych obywateli z Ukrainy, ich, ich pracę, to niekoniecznie musimy się zgadzać, że musi ich tu mieszkać dużo milionów, prawda? Niektóre miasta w Polsce zaczynają przy, 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 przy przypominać po prostu Ukrainę, to znaczy, zaczyna być trudno spotkać kogoś, kto mówi po polsku czy na ulicy, czy, czy, czy w niektórych. Lokalach gastronomicznych, czy nawet w niektórych po prostu firmach ekipy Ale, się Ukrainizują. Z drugiej strony. Więc, przepraszam, tylko zacznę od tego, że jeżeli spowodowałoby to realizacja tego hasła spadek atrakcyjności osiedlania się w Polsce i odpływ części migracji, która nie, wiem, nie kocha wcale Polski, tylko kocha polskie świadczenia socjalne, odpływ do Niemiec czy do innych państw, to nie byłby dla nas rezultat wyłącznie negatywny. Dlatego, że żeby ci, którzy chcą zostać w Polsce, zintegrowali się dobrze z naszym społeczeństwem, to nie mogą tworzyć równoległego życia społecznego. Ukraińskiego. jeżeli w ciągu kilku lat napływa tu kilka milionów imigrantów jednej grupy narodowościowej, no to siłą rzeczy oni będą żyć ze sobą, nie z nami. Moim celem nigdy nie było stworzenie państwa wielonarodowościowego. Chciałbym, żeby Polska pozostała polską, żebyśmy rozwijali państwo polskie i naród polski, żeby trwał, i to nie znaczy, że nie możemy mieć dopływu pewnego, znaczy nigdy nie byliśmy ksenofobami, rasistami w takim sensie, że żaden obcokrajowiec absolutnie nie. Tego problemu wiele lat w Polsce nie było. Ludzie przyjeżdżali za granicy, zakładali sobie tutaj różne swoje działalności gospodarcze, integrowali się z polskim społeczeństwem. Yy, nikt normalnej przykrości nie robił. I nie robił z tego tematu politycznego. Natomiast w tej chwili jest problem w gigantycznej skali. Yy, w ocenie moich znajomych, którzy od lat mieszkają na Zachodzie, my w tej chwili, jeżeli chodzi o budowanie państwa multikulty, idziemy znacznie. Bardziej stromą ścieżką, szybciej niż państwa zachodnie, kiedy zaczynał się u nich ten ran imigracyjny w latach 70. tych 80. Po prostu robimy to samo co oni, tylko w znacznie szybszym tempie. I to jest bardzo groźne, dlatego że będziemy mieć dokładnie wszystkie te same problemy, które oni mają i już się one zaczęły. Przestępczość, nielegalna imigracja, brak wydolnej administracji. W tej chwili administracja, o obsługę ruchu imigracyjnego, jest niewydolna. System deportacyjny, dokładnie tak samo jak we Francji, nie działa zwyczajnie. Policja, prokuratura, sądy nie są przygotowane do walki ze wzrostem przestępczości. Statystyki już zarejestrowały nowe typy przestępczości. Przestępstwa seksualne wynikające z innych norm, e, przyniesionych tutaj z Azji, e, wzrost brutalnej, e, powrót brutalnej przestępczości, e, z którą rozprawiliśmy się gdzieś tam pod koniec lat 90., jako, jako państwo polskie znów pojawiają się brutalne napady e, w stylu mafii ukraińskiej czy gruzińskich e, e, grup e, rabujących. Bardzo bym nie chciał, żeby to było, bardzo bym chciał kojarzyć na przykład grudzień wyłącznie z sympatycznymi, fajnymi restauracjami, które tutaj w Warszawie odwiedzałem. Ale niestety, no, coś się zaczęło zmieniać. I, i cóż, no, musimy dbać o swój kraj, o swoje społeczeństwo. To jest, to jest nasz postulat. tak? Więc wracając teraz do co, co z tym socjalem. Jesteśmy za tym, żeby natychmiast uchylić ustawy, spec ustawy o pomocy Ukraińcom. Spec ustawy spowodowały rzecz, która burzy całą logikę systemu imigracyjnego i socjalnego. Spec ustawy spowodowały zrównanie z Polakami wszystkich mieszkańców, nie mieszkańców, obywateli innego państwa, tylko na podstawie posiadania obcego paszportu. Wcześniej mieliśmy taki system, że trzeba było tu przyjechać, być zaakceptowanym, uzyskać legalny pobyt i tak dalej. I wtedy po uzyskaniu tych wszystkich rzeczy wchodziło się w polski system socjalny. Musiała być dla tego pobytu jakaś przyczyna, na przykład praca. W tej, to, co zrobił rząd PiSu przy poparciu Platformy Lewicy i PSL, to po prostu przegłosowali, że jedno państwo utrzymuje dwa narody. To jest chore i to musi zniknąć. Co zrobić y, z tymi, którzy przeszli przez całą ścieżkę, to jest zupełnie co innego. Y, możemy y, rozważać to, prawda? Czy oni powinni być w polskim systemie i na jakim poziomie? Ja na przykład uważam, że ktoś, kto jeszcze nie uzyskał polskiego obywatelstwa, powinien mieć nieco węższy dostęp. Nie wiem, co to znaczy dokładnie nieco, prawda? Ale uważam, że zrównanie kogoś, kto jest cudzoziemcem, kto jest tutaj miesiąc albo rok, z tym, kto jest tu 10 lat, albo 20, albo całe życie, to to powinien być jakiś proces. Ktoś, kto wiele lat tu mieszka, pracuje, nauczył się języka, zintegrował się, zdał jakieś tam egzaminy, możemy wtedy myśleć o równouprawnieniu. Ale jak ktoś się nie uczy języka, a to jest przypadek wielu imigrantów do Polski, jeżeli ktoś w ogóle jakby się nie integruje, nie wiem, nie wkłada jakiegoś wysiłku, to dlaczego mamy go równouprawniać socjalnie? Tylko dlatego, że ktoś ma takie kosmopolityczne założenie. To jest element myślenia lewicowego, element myślenia konserwatywnego jest taki, że mamy różne wspólnoty, te wspólnoty mają swoje osiągnięcia cywilizacyjne i mają różne prawo do korzystania z tych osiągnięć. A rynek pracy to rynek pracy, możemy sobie konkurować, natomiast nikt nie powiedział, że musimy premiować kogoś, kto przyjechał z zagranicy i nie odprowadził tu jeszcze żadnych składek, identycznym dostępem do wszystkich świadczeń. Także to jest do przemyślenia, jak to zrobić w przypadku tych, którzy przejdą procedurę pobytową, a obecne specustawy ukraińskie po prostu, jak mówię, spowodowały, że jedno państwo utrzymuje dwa narody bez żadnych wymagań. I o to chodzi, w, żeby odejść od tego, w postulacie zarostu Ukraińców, wycofać się ze spec Ja chciałem wejść w słowo w trakcie tej odpowiedzi i dodać już ładnych parę minut temu, że dane z ostatnich tygodni, czy nawet miesięcy, wskazują na to, że w Polsce bardzo szybko ubywa Ukraińców, natomiast podobna ich liczba pojawia się, czyli rosną te dane w Niemczech. Czyli, pytanie, co czyli, to, czyli zdaje pytanie, się, że Ukraińcy... to faktycznie są zadane. Yy... Pytanie, co to faktycznie są za dane, natomiast yy, co do zasady, czy yy, którzy te dane publikują, to czasem dodają do nich jakiś taki alarmistyczny komentarz, jakby się działo coś złego, niedobrego. Moim zdaniem przeciwnie. To dobrze, dlatego że dużo osób, które przyjechało, to wcale nie były osoby aktywne zawodowo, tylko to były osoby, które uciekły przed wojną, przebywały tu tymczasowo, były na utrzymaniu Polaków, porejestrowały się, bo państwo polskie dało do tego instrumenty, żeby się te osoby porejestrowały, żeby weszły w pewien system utrzymywania ich. Tak na marginesie zdaje się, że stawka na wyżywienie Ukraińca była znacznie wyższa niż stawka na wyżywienie polskiego pacjenta w polskim szpitalu. Co pokazuje też, że nawet w rządzie zdają sobie sprawę, że żywienie już tu jest znacznie więcej, niż w tej chwili przekazują pieniądze szpitalom i że faworyzowani byli właśnie Ukraińcy na poziomie takich podstawowych zupełnie kwestii. Ja myślę, że to jest zdrowy proces, to znaczy jakby zacznijmy rozdzielać te dwie rzeczy. Tak? Ci, którzy przyjechali stali się klientami systemu socjalnego pod pretekstami humanitarnymi, mimo że nikt nie sprawdzał, czy oni uciekli z terenu wojny, czy z terenu, gdzie jest pokój na Ukrainie, czy w ogóle przyjechali z innych państw. Ustawy o pomocy Ukraińcom były nowelizowane tak, żeby objąć także tych, którzy przyjechali do Polski z innych państw europejskich. To dość dziwne, jak na pomoc uchodźcom. Ehm, oczywiście tam za tym stała cała narracja, że trzeba pozwolić, żeby się łączyły rodziny. Na przykład kryzys imigracyjny z Turkami w Niemczech też się zaczął od akcji łączenia rodzin. We Francji tak samo. Więc musimy być bardzo ostrożni. Moim zdaniem tej ostrożności w polskiej debacie brakuje, bo każdy boi się, że zrobi komuś przykrość. My musimy przestać bać się, że zrobimy komuś przykrość. Obowiązek zadbania o interesy naszego narodu, w naszym własnym państwie jest istotniejszy niż to, czy komuś będzie przykro, jeżeli my dyskutujemy otwarcie o tym, co komu chcemy dać w ramach swojego systemu socjalnego. Bardzo żałuję, że niestety musimy już kończyć, bo byliśmy umówieni na nieco ponad pół godziny i ten czas nam się już skończył. Krzysztof Bosak musiał musi w tych dniach dzielić swój czas pomiędzy najważniejsze media w kraju: TVP, Polsat, TVN. Nam zależy a prosto no stąd i... jadę do Białego Stoku, gdzie kandyduję na debatę Podlaskiego Klubu Biznesu. Tak. Bar bardzo szkoda, że, że tylko tyle, bo mam wrażenie, że z pytania na pytanie rozkręcało nam się ta Ale rozmowa. Ale możemy i... wrócić do kontynuacji rozmowy po wyborach. Możemy rzeczywiście wrócić. Jest to jakiś pomysł, tym bardziej, że szczegóły. Może jak się skończy kampania wyborcza, będą powiedzieć więcej. Też mi się tak wydaje i, i szczególnie w kwestiach takich jak na przykład ta masowa imigracja, co my zrobimy z systemem emerytalnym, co my zrobimy z naszym społeczeństwem, to są niebywale złożone tematy. Ja zwrócę uwagę tematy. na jedną rzecz, to jest mój pierwszy wywiad, kiedy w ogóle ktoś wszedł w szczegóły. My potrzebujemy bardzo rozmów, gdzie wchodzimy w szczegóły i zaczynamy rozmawiać o konkretach. To nie jest tak, że ja czy w ogóle ktokolwiek jeden ma koncepcję na to wszystko. Jeżeli my tej debaty nie zaczniemy, to nie będziemy mieli przedyskutowanych wszystkich możliwych wariantów. No to myślę, że po kampanii, po wyborach, w tym spokojniejszym czasie uda nam się znaleźć nie pół godziny, a tak z półtorej. To będzie wtedy solidniejsza rozmowa. I zachęcam do przepytywania o te same kwestie wszystkich innych gości, bo to jakby my musieliśmy mieć debatę w tych kwestiach. Co się komu należy? Co komu jesteśmy winni? Podsumowując, wszystkie niezbędne linki w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.